Siemanko. Jak widzicie, jesteśmy na budowie mojego domu. Postanowiłem, że będę nagrywał trochę rzeczy związanych z budową jego, gdyż będę to robił sam. Chciałem to nagrać dlatego, że robię to po raz pierwszy. Pierwszy raz muruję, pierwszy raz mam styczność z budowlanką w zasadzie. Ale postanowiłem po przyjrzeniu się tematowi, że myślę, że podołam samemu. Dlatego postanowiłem, że zacznę pokazywać, jak to robię. Tak zwyczajnie, żeby każdy mógł zobaczyć, że nie jest to kosmiczna technologia i da się to naprawdę zrobić samemu przy odrobinie uwagi. No, jak widzicie, tu już mam wymurowaną pierwszą warstwę prawie. Znaczy prawie, no jeszcze do końca to kawał drogi jest, bo na razie mam raptem dwie ściany wymurowane. No i co? I jadę dalej generalnie. Pierwsza warstwa na zaprawie. Narożniki mam wmurowane, to jako pierwsze w ogóle wmurowałem. No bo tak się podobno robi. Więc zacząłem od narożników, tam widzicie jeszcze stoi samotny. To wczoraj zrobiłem. Również wczoraj tamte dwie ściany prawie całe obmurowałem, także myślę, że odrobina wprawy i będzie całkiem nieźle szło. No, na raptem parę godzin udało mi się zrobić dwie ściany. Na pierwszy raz, no to uważam, że całkiem nie najgorzej. No i teraz będę jechał dalej. Najpierw pojadę wszystkie ściany dookoła na zewnątrz. Później mam wewnątrz też praktycznie większość ścian to są nośne, więc no też będzie murowania w środku. Tu jak widzicie, ta ściana, gdzie tutaj to, gdzie w zasadzie papa na razie leży, no to będzie główna ściana nośna. No tak czy inaczej, pierwsza warstwa będzie pełna na każdej ścianie, więc będzie widać zarys tego, jaki to będzie budynek. Generalnie budynek jest w wielkości. Podstawa ma, płyta fundamentowa ma 98 metrów kwadratowych. Domek będzie miał około 120 bodajże chyba 1 metrów kwadratowych z poddaszem użytkowym. No i tyle na razie. No, to tak tytułem wstępu. Zaraz jak zacznę robić, bo teraz akurat zarządziłem przerwę na kawę. Zaraz jak wypiję kawę, będę mieszał zaprawę i będziemy jechać dalej, to pokażę wam praktycznie od początku, od mieszania zaprawy do późniejszego murowania, jak to wygląda z mojej strony. Może nie będzie to, pewnie część z was uzna, że coś robię nie tak. No, może tak być, no. Generalnie mówię, nie jestem. Jestem pierwszy raz w takiej sytuacji, więc myślę, że nawet jakieś porady będą wskazane. Na razie wydaje mi się, że wszystko jest ok. Jakby ktoś coś widział lub miał jakąś podpowiedź ciekawą, to zapraszam. Bardzo chętnie posłucham, bo może się przyda, może szybciej będzie, lepiej, ładniej. No staram się jak mogę. No dobra, na razie przerwa. No niestety. Nie do końca pokażę, jak muruję, jak wszystko się dzieje, ponieważ zapomniałem uchwytu na głowę, także następnym razem postaram się coś bardziej pokazać. No teraz na tyle, na ile będę mógł, na ile będzie widać, postaram się pokazać to, jak robię. Więc tak, zaprawa sama w sobie. Jej instrukcja mówi o tym, że wody powinniśmy dać 3-3,5 litra. Ja sobie tu odmierzyłem na banieczce mniej więcej 3 litry. No już po tych paru workach wiem, że trzeba trochę więcej dawać, więc myślę, że te 3,5 litra to spokojnie wlewam. Może niektórzy uznają, że to bez sensu, że można by na oko lać,
Ale ja mówię, no, robię to pierwszy raz, więc nie chcę głupot narobić, a widzę, że wystarczy trochę więcej wody dolać, już się za rzadkie robi, także nie będę kombinował. Robię według instrukcji i póki co to wychodzi całkiem nieźle. Do tego z zaleceń dolewam 125 ml plastyfikatora, którego mam takie profesjonalne szkiełko do odmierzania. Wygląda jak kola trochę, ale nie będę sprawdzał, czy smakuje tak samo. Teraz właśnie, teraz muszę kamerę przestawić, bo niestety, no dobra, bo nie mam za bardzo co teraz z kamerą zrobić, więc generalnie worek wsypuję, wymieszam. Postaram się jeszcze, jak pójdę już murować, to jak w jakiś sposób trochę pokazać, jak to się odbywa z mojej strony. No a następnym razem postaram się poprawić i wziąć uchwyt na głowę, żeby można było chwilę dłużej ponagrywać. No niestety taka perspektywa aktualnie jest jedyna możliwa. No ale trudno. Następnym razem obiecuję się poprawić. Nie wiem, czy będzie słychać mnie, czy nie. Mam nadzieję, że chociaż trochę. I jedziemy dalej. Sprawdzamy pion. Pionu brak. No to jedziemy dalej. Idealnie. Wiem, że niektórzy zaraz poziom pion jest gitara. Wiem, że niektórzy powiedzą, że tego młotka nie powinienem używać do tego, ale jednak widzę, że często używają tego młotka i chyba rozumiem dlaczego, bo gumowym to raczej ciężko byłoby tak doklepać, szczególnie jak nie jest się jeszcze wprawionym w nakładaniu zaprawy,
w sensie odpowiedniej ilości, tak jak ja teraz miałem nieco więcej nałożone, to musiałem wypchnąć to wszystko, dlatego pukanie gumowym młotkiem nie byłoby najlepsze. Pewnie by się dało, ale no po co się zrównować czas na klepanie niepotrzebne. Zbieramy nadmiar. Wyrównujemy fugę. Żeby było w miarę schludnie. No i co, jedziemy dalej. Można przynieść następnego. No i tak to mniej więcej wygląda. No mówię, pokazałbym trochę więcej, no ale mówię, ani ta kamera nie stoi, ani nie pokazuje zbyt jak to się odbywa, więc myślę, że po prostu następnym razem jak wezmę uchwyt do kamery, to będę mógł na bieżąco pokazywać, co robię i jak robię. Będzie to lepiej wyglądało niż teraz tak na wariata trochę, z czego i tak niewiele widać, jak robię. Więc no jeszcze okazja będzie pokazać, bo jeszcze do końca tej pierwszej warstwy dużo, dzisiaj jej na pewno nie skończę, więc myślę, że jutro jak przyjadę, to wtedy będę już pokazywał, jak to się robi. A tu jeszcze mogę pokazać ewentualnie, jak to wygląda po wyrównaniu. Całkiem spoko. Tu mogę ściankę pokazać z tej perspektywy, jak mi wyszła. Myślę, że nie najgorzej jak na pierwszy raz. Na pierwsze w życiu murowanie. To myślę, że do jutra, chyba że coś jeszcze mi się przypomni, albo będę chciał pokazać tak, w taki sposób, jaki mogę, to pokażę. Tymczasem